Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w One Shota, czyli w pojedynczy strzał. W każdym razie, moi drodzy, widzicie, zaczynamy znowu od tekstu, czyli od tego, że zwraca się do nas Niko. Lamias, are you still there? I'm here. It happened again. Everything just went really dark. So dark the light bulb doesn't even light it. Okej, czyli widzicie, dalej Niko się jakby tutaj dziwi, że co chwila coś znika i zanika. Jestem ciekaw, ile razy trzeba wyłączyć i włączyć grę z powrotem, ażeby przy okazji nie okazało się, że już przestaje, znaczy nie, że nie przestałby zwracać uwagę na to, że my coś mówimy, nie? To jest intrygujące. Dobra, więc zamykając kwestie techniczne, jeśli chodzi o Niko i o grę i o to, jak ją pokazuje, to moi drodzy, będę grał na full screenie, ponieważ wiem, że mówicie mi: Staszek, przecież możesz robić capture z monitora. Oczywiście, że mogę to robić, tylko że nie mogę, jak mam tryb okienkowy, rozszerzyć tego okienka. Więc bez sensu nagrywać w okienku, które jest chyba 600×400, po to, żeby sztucznie powiększać wam tę grę i obserwować, co się dzieje. Mój sposób, moim zdaniem, jest dobry, po prostu będę dogrywam osobno rzeczy, które się dzieją na ekranie, więc wyluzujcie wszystko, co będzie istotne, poza grą się działo, na pewno wam pokażę. A teraz lećmy, mamy dwie lokacje. Dwie lokacje, w którym był ten dziwny gaz i ja chcę zobaczyć, gdzie my tak naprawdę dojdziemy. Będę chciał również... O, sam sobie maskę założył na twarz. Będę również chciał przejrzeć... przepraszam, zobaczyć, pogadać z tymi innymi robotami tutaj, w wiosce, bo w końcu uruchomiłem ją, więc trochę mamy dzisiaj do zrobienia. Lecimy dalej zatem. Mamy maskę na sobie, więc możemy teraz eksplorować tę część mapy, gdzie normalnie nie mogliśmy przejść, ponieważ gaz nas tutaj ubijał. Zobaczcie, zobaczcie, ile tutaj jest tych takich studzienek, czy jakkolwiek to nazwać. Studzienek takich, nie wiem, jak, no po prostu nie wiem, no pond, to jest jakieś jeziorka, ale to wszystko jest takie dziwne. Nie wiem, czy one coś nie znaczą przypadkiem. No w sumie związek z tym był jeden, znaczy wydaje mi się, bo pamiętacie, że próbowałem nabrać wody z tego miejsca, a może ja na przykład mogę nabrać wody z tego miejsca? Mogę? Coś mi się wydaje, że nie mogę. Nie mogę wziąć stąd, nie mogę wziąć stąd, może z tego dużego? Też nie. Próbuję jakieś akcje wykonać. Nie mogę brać wody stąd, niestety. Jeszcze zobaczymy ten Strange Journal, może ktoś będzie potrafił coś o tym pamiętniku mi powiedzieć, może jakoś go przeczytać. To mnie intryguje bardzo ten dziennik. I ten symbol trefla czarnego, też mnie intryguje. Trefla, ja to nazywam treflem, a oczywiście mam tu na myśli... O, jakaś para, zobaczcie. Mam na myśli... Koniczynę. This vent is on the ground. All the others are taller than me. Okej, czy znowu mam jakąś notkę, okej. Initially the amount of noxious fumes emitted by the natural gas vents caught our team off guard. Thank goodness, this medical team reacted as quickly as they did. Despite its failure, that first expedition did bring up some interesting observations about the Barrens. We found that there is not one but two such vent zones. With fumes being pumped out at such high concentrations, it seems a miracle that the gas hasn't spread anywhere else. Więc znaleźli tutaj jakby dwa źródła wydobywających się gazów z podziemi, nie jedno. I to jest takie odkrycie tutaj. Our biologists concluded that the phosphor shrimp in the crater pools were actively consuming the gas. The shrimp in the ocean also prevent the gas from wafting off into the glen. Czyli te, krewetki fosforowe, one tutaj konsumowały gaz, żeby było ciekawiej. If that's the case, then we owe a lot to these little guys. Czyli jakby krewetki ich tu trochę uratowały. Taką historię kolejną poznaliśmy tego świata. Bardzo mi się podoba. Może leżące notatki to nie jest coś, co mnie naprawdę bardzo jara. I to nie jest jakiś super ekstra, moim zdaniem, wymyślony pomysł na przekazywanie historii, ale podoba mi się mimo wszystko to, że... Można to użyć z tym? I guess you want me to fill the bottle with the gas, Lamius? That ought to do it. Co? Serio? Zobaczcie, no... Losowy, zobaczcie, pomysł, dosłownie tak jakiś intuicyjnie wymyślony przed chwilą. Proszę bardzo, okazał się skuteczny. Widzicie, nawet w połowie zdania przerwałem, bo myślałem, że to nic nie da, a tu proszę bardzo coś dało. Tak więc te małe shrimpy... Aha, mówiłem, że średnio mi się podoba, że notatki leżą, ale podoba mi się to, Forma nie podoba mi się, ale pomysł mi się podoba, że rzeczywiście jest tutaj dużo do jakby do powiedzenia sobie samemu, do historii, która się dzieje, do fabuły, właśnie pod kątem tego, że możemy sobie poczytać te notatki, dowiedzieć się więcej o świecie. To mi się zawsze bardzo podoba i zobaczcie, chyba jesteśmy po stronie, jesteśmy na jakiejś północnej stronie, widzicie, bo okrążamy oczywiście zawsze wszystko. I teraz jest północna strona. I znowu mamy jakiś budynek, zobaczcie, ma 110. Jestem ciekaw, czy to, że jest to budynek 110 ma jakieś znaczenie. Jest jakiś robot również tutaj. Hello, do you need any help? I'm good, thanks. Nie chcę żadnej pomocy od niego. A tu jest 117. Dużo budynków do odwiedzania. Spoko. Czyli widzicie, butelki nie wypełniłem tą wodą z fosforem, bądź nie wiem, co to jeszcze, może to jest sam fosfor. No ale zobaczcie, że mamy tutaj jakiś budyneczek kolejny. Okej, nie da się go naprawić. Czy mogę tu wejść? Zaraz zobaczymy, czy można tu wejść. Wygląda znowu jakiś element pochodzący z Feza, gdzie tam było też mnóstwo wejść, takie jakieś kolumny, jak w starożytnym Rzymie. I'm scared of ladders. Boję się drabiny. Okej, boisz się drabiny, okej. Evacuation at such short notice? I can't believe this. First the sun dies, now I'm out of a job. Ktoś stracił pracę. Nie może uwierzyć, że ewakuacja w tak krótkim czasie, po tak krótkiej... Znaczy, tak krótko mieli mało czasu pewnie na reakcję, tak? Some sort of mechanical drawing. Czyli tu po prostu jest jakiś rysunek mechaniczny i nic więcej z tym zrobić nie można. Trzeba pamiętać, że jakimś cudem cały czas mamy ze sobą, moi drodzy, butelkę z gazem. I jestem ciekaw, czy to będzie na przykład służyć jako bomba może? A może ten gaz jest łatwopalny? Nie jestem ekspertem od chemii i fizyki, więc nie wiem, czy fosfor jest łatwopalny, ale biorąc pod uwagę, że fosfor służy do rozżarzania się żarówek, to ogólnie może mieć taki związek. Czy znowu się okaże, że nie będę mógł wejść na górę? Pewnie znowu mi powie, że się nie da, bo się boi wysokości. Tak, boisz się... Ale czy Niko boi się bardziej drabiny samej w sobie, bo nie wiem, może to zaatakują go szczeble, czy boi się po prostu wysokości. Looks like we are supposed to pack stuff for the evacuation starting today. I wish these books weren't so heavy. It's gonna be a pain to carry them onto the ship. Jakiś statek. Proszę bardzo. But they are by the author. I can't just throw them away. Są posortowane pewnie po autorze, czyli ktoś tutaj ewakuował się z tej wyspy i marudził, że tutaj dużo książek jest. Hey sweetie, 6 more weeks until you can come home. About time, huh? Gosh, I can't imagine living in that awful capsule warm dorm thing. Well, w sumie. But guess what? Soon you will get to sleep in a real bed and eat real food again. Right back soon. Love, mom. O kurczę. No dobra, czyli mama pisała do kogoś, że niedługo, niebawem wrócisz do domu i będziesz w końcu mogła żyć w normalnych warunkach. Dobra, mamy 100, nie wiem, 16, 118, mam tutaj mnóstwo tych takich samych budyneczków. Rysunek robota. You know, I've never been around so many robots before, Lamias. Or any robots at all. I mean, I see them in cartoons and stuff, but I've never seen one in person. They are pretty neat, don't you think? Hey Niko, do a robot voice. Okej, zobaczmy co z tego, co się stanie, jak wybiorę taką opcję. What? Try talking like a robot. Beep boop. I'm a robot and I eat batteries instead of normal people food. Hehe. That is not correct. A kto to mówi that is not correct? Wow. O kurczę, zobaczcie. Jakiś robot się do mnie odezwał. Robots do not consume batteries in the same way people consume food. In fact, robots do not possess digestive systems. Czyli nie trawią baterii, tak jak oni myślą, że ludzie trawią żywność. Some robots do not even have mouths. Niektóre roboty nawet nie mają japy. Okej. Lamias, you made me look silly. I dobrze, że gra ma takie smaczki. A picture of a robot. Okej, po prostu. Czy tam był jakiś robocik, który siedział? Ale no właśnie. Zobaczcie. Hello! Hi! What are you doing up there? I am stationed here. By yourself? Yes! Sam tutaj rezyduje. I tyle. Czy można sobie z nim jeszcze pogadać, czy... Mimo wszystko, hello, hi. Okej, nie, to samo mówi. Był jakiś robot... Robot na wysokości, po prostu. Sobie tam stacjonuje. O, zobaczcie, kolejny tramwaj. Może będzie miał save point. Nie. O, ma robota, który sobie po prostu tutaj łazi. Kółko. Some of the ink on this page is faded. Czyli nie będziemy mieli dokładnie przeczytanego wszystkiego, co jest na tej kartce. Likely due some sort of electrical or magnetic interference. I'm afraid this operation can no longer be sustained if their servers continue to fail so much that the maintenance cannot keep up the pace. Fortunately, it does not seem to be happening to the robots, at least not at a significant rate. Time will tell. Okej, czyli widzieliśmy się coś teraz o systemie, który tutaj działa, że jakaś jest... Magnetic interference, czyli jest jakieś zaburzenie elektromagnetyczne, można powiedzieć, i nie wpływa to za bardzo na roboty, albo przynajmniej nie w takim stopniu, który jest bardzo zauważalny. Checking, checking, terminal does not respond, this is a problem. Okej. Terminal nie odpowiada. I'm pretty sure these are computers now. Czyli zobaczcie, tylko w jednym miejscu mieliśmy łóżko, do którego nie możemy wrócić, to jest jeszcze jeden robot. All of these terminals do not boot, I am not sure what to do now. Okej, czyli teraz nie mogą bootować systemów i roboty nie za bardzo wiedzą, co mogą robić. No właśnie. A myślałem, że nie mogę się ruszyć, a się okazało, że po prostu tam było trzeba wyjść. Widzę, że tutaj na północy jest mnóstwo budyneczków, mnóstwo budynków, które mają swoje numery, jak widzicie. Jest mnóstwo też robotów, które tu rezydują. Hello, do you need any help? I'm good, thanks. To jest ten sam. Nie, nie ten sam, ale tak samo gada. Pytanie, czy uda nam się zobaczyć każdy domek. I remember being taught in school about how the waters surrounding the forest stretched until the boundaries of space, but at some point the prehistoric oceans receded, forming what is now the Barrens. I wonder where all that water went. Co się stało z całą wodą, prawda? Woda zniknęła i w ten sposób pojawiły się te pustkowia. Okej, tu mamy lampkę, tylko pytanie, czy ktoś tej lampki tu zostawił przypadkiem. Jak będę może badał, widzicie, jak będę badał te wszystkie drabinki, to może się nagle okazać, że na którejś z nich coś znajdziemy. Tak jak tego robota przed chwilą, nie? Dobra, tutaj widzę, że można się zacząć lekko gubić. Znaczy wiadomo, że... To jest coś nowego. Co to jest? Infirmary. Aha. I to jest po prostu taki... Myślałem, że to coś... Jest na zasadzie, że coś znaleźliśmy, jakiś przedmiot, ale to tylko mówi, że to jest... Coś jak szpital, nie? Infirmary. Hello, organic person who is alive. The infirmary is up ahead. No dobra. 117 byliśmy. Tutaj nie byliśmy, tylko jeszcze badam, czy coś dookoła nie przygapiłem. Tu byliśmy na pewno. No właśnie, trzeba dokładnie badać, czy nie sprawdzać. Jak uważacie, że jakiś budynek pominąłem jakimś numerem, czy jakimś charakterystycznym czymś, to dawajcie oczywiście znać. Mamy tu coś. It's a box of medical tools. Most of them are broken and rusted beyond use, but... This plastic syringe seems to be okay. Czyżbyśmy mieli strzykawkę, jeśli dobrze kojarzę? Empty syringe. Zobaczcie, mamy strzykawkę. I teraz pytanie, co tą strzykawką będziemy mogli zrobić? Mamy butelkę dymu, mamy łom, dziwny dziennik, maskę gazową i pustą strzykawkę. Hello person, you are seeking admission into the infirmary? No? Oh, carry on then. Okej, czyli nie chcemy tutaj nic się bawić w tym, nazwijmy to szpitalu, bo nie wiem dokładnie jak infirmary przetłumaczyć, też to jest bardzo popularne słowo, które pojawia się w wielu grach. Jakaś przychodnia może bardziej w ten sposób. Hello, person of organic makeup, welcome to the infirmary, scanning for injuries. Scan complete, injuries detected, none, treatment required, none, you are good to go. Thanks? Coś mi się wydaje, że kiedyś może nam się coś tutaj stać. I wtedy może będziemy musieli tutaj przyjść. I to nas wtedy uleczy. Być może, tak? Być może nie. Czy w ogóle fast travel jest tutaj zapisany? Zobaczmy. Shrimp Swamp. Takie coś się pojawiło. Jest też Dormitoris. Tak jakbyśmy teraz byli w Dormitoris, ale Shrimp Swamp? To jest ciekawe. Może to bagna... Aha, bo bagna w sumie tych krewetek to mogą być te bagna, które mijaliśmy, tak? Czyli to coś pełne dymu. Jestem ciekaw, co to drugie pełne dymu, jak to będzie nazwane. Okej, zobaczcie. I znowu jakiś robot ma tu swoją, jakąś taki panel ładujący. It's a power cell, I think. There is a writing on this one too. It says Guardian of Residential Area. Czyli jest jakiś robot, który strzeże strefę rezydencką, czyli strefę mieszkalną. Looks like they are evacuating the few tamed robots we have here. Makes sense. No point in keeping them in the Barrens if all the people are already gone. I wonder if the engineer is going too. No właśnie. Zobaczmy tę notkę. Apparently phase 1 of the evacuation ended prematurely. Faza pierwsza skończyła się wcześniej, przed czasem. The big ship started malfunctioning only after a few round trips. They said it was due to something with squares. I'm not sure what they mean by that. Something with squares to wygląda jak ten glitch, który nam się pojawił w poprzednim odcinku. Bummer, looks like they won't be able to transport most of these surplus bots to the city at this rate. And we worked so hard on those. Jakiś problem ze statkami jest ogólnie. But I suppose the robots are busy enough with transporting people as is. I think it's going to be our turn soon. Czyli widać, że tutaj próbują coraz ewakuować ludzi. Ewakuować ludzi zostają same roboty. I'm scared of ladders. To już wiemy, Niko. Boisz się... gałęzi chciałem powiedzieć. No na pewno. Boisz się drabiny. Wszelkich drabin możliwych. Czy to jest ten robot, który broni... rezydentów? Oh, hello! What are you doing here? W ogóle, zobaczcie, zupełnie inaczej do nas gada. Widzicie, normalnie roboty miały wszystko kapsem, tutaj pierwsze litery są z dużej... tak właśnie, pierwsze litery słów, tak samo jak ten pierwszy robot, którego poznaliśmy, ten biały robot. Huh? A living person such as yourself should have evacuated this place long ago. Oh, but I just got here. To this world, I mean. See, I have the sun. Oh, the Messiah! W sumie dobrze, że zwróciliście mi uwagę, że ja nie czytałem to Mesjach, a to się czyta Messiah. Faktycznie, zwracam honor i, że tak powiem, przyznaję rację. I do not know what to say. Greeting you was not part of my programming. Have you spoken to Prophet Bot? I think so, yeah, Prophet Bot, to ten biały był właśnie. Prophet Bot was built with the sole purpose of greeting you. Really? Yes, he cannot speak with anyone else. At least not with ease. Czyli Prophet Bot, czyli ten robot, bot z przepowiedni, nie może gadać z nikim innym oprócz z nami. Oprócz Niko. Oh, that's kind of sad. What are you built for then? My purpose is to guard this settlement. Czyli obok jest panel ładowania tego robota. Even though the residents have long gone, I must remain. Why though? I have not been tamed. No właśnie, to jest ciekawe, że tutaj oswajanie robotów to jest jakiś zabieg. Ale pytanie, czy oswajanie robotów oznacza, że są bardziej ludzcy? Czy to, nie wiem, jacyś dają wolną wolę robotom? Nie mam pojęcia. Tamed? It was not worth the effort. Musimy się kiedyś dowiedzieć, o co chodzi z tym oswajaniem. Mam nadzieję, że się dowiemy, bo to jest interesujące. Czy można z nim pogadać jeszcze? By the way, some robots may start following you around this settlement as well. Do not be alarmed. It is their job to keep people safe. Okej, czyli niektóre roboty mogą jakby zacząć za mną chodzić, ponieważ ich zadaniem jest bronić ludzi. Prawda? No, tu jakieś lata. Jakiś, on nawiedzony jest jakiś bardziej. O, właśnie! On rzeczywiście za mną lata. Unit RM reporting for duty. I saw you that you spoke with the guardian of the settlement. I will now escort you until you reach your dormitory. What? Ma zamiar za mną latać do momentu, aż... nie dojdę do swojego mieszkania, tylko że tutaj nie ma mojego mieszkania. Zaraz. No wygląda, jakbym to czytał, ale sprawdzę raz jeszcze. Nie. Widzicie? Nie, zaraz to było. Now the Barrens. Okej, dobra. Nie, widzieli. Bo był ten shrimp po lewej, kartka po prawej, wszystko się zgadza. Robocie, odejdź. Ale faktycznie się zgadza. Włączyli robotowi temu śledzenie drogi. Włączyli ten algorytm wyszukiwania drogi działa. Łazi za mną jak szalony, chociaż... tak trochę po omacku. Dobra, wychodzi na to, że wróciliśmy na prawą stronę Shrimp Swampu. O, widzę tam notatkę, ale na razie idę sobie za. Można sobie zobaczyć, co to jest. It's a gas vent. Stąd się wydobywa gaz. Zobaczmy, co to za notka. There is something weird about the robots who get sent to work near the gas fields. They appear to accumulate rust at a much slower rate than the others. Czyli o wiele rzadziej roboty, które pracują tutaj na polach gazowych o wiele wolniej rdzewieją. The few who work directly with gas harvesting look practically new. Is that a result of the atmosphere or am I just seeing things? Jakiś sposób, zobaczcie, tu w ogóle te studnie są puste. W jakiś sposób rzeczywiście ten gaz wpływa na roboty w ten sposób, że nie rdzewieją. I jest to ciekawe, ktoś zwrócił na to uwagę. Dobra, co my tu mamy? Tu mamy jakiś zamek, zobaczcie. Znaczy, to wszystko wygląda jak takie zamki, ale pytanie... To może być po prostu taka stylistyka, nie? Widzicie same wieże. No dobra, a zobaczmy, czy to już jest, to jest jakoś opisane. Old Factory. To chyba jest Old Factory. Lookout Point, Shrimp Swamp. Dobra. Jestem ciekaw, kiedy dojdziemy do Glen. O! Tu coś jest, znowu jakiś przedmiot. It's a pair of rubber gloves. They are a bit heavy. Czyli gumowe rękawice. Gumowe rękawice. Może gdy będziemy chcieli coś brać do ręki i będzie na przykład zbyt gorące, bo przecież guma wstrzymuje przepływ gorąca, to może będzie to potrzebna rzecz. The door is all boarded up. The boards seem loose, though I should be able to pull them off with the right tool. Doskonale wiemy, czym wyjmuje się deski z drzwi, ale to za chwilę. Robocie, pogadaj ze mną. Hello person, welcome to the old chemical processing plant. Most of the equipment has already been relocated. Chemical processing plant. Czyli jakaś elektrownia chemiczna. Tak mi się przynajmniej wydaje. This seems to be a page ripped out of a book. Czyli kartka wyrwana z książki. Cannot overstate the importance of cleaning solvents in this environment. Here is a simple recipe using the alternative method discussed in the last chapter. Utilizing the natural properties of blue phosphor. Coś o niebieskim fosforze tu widać jest napisane. Reagents, acidic gas, blue phosphor, rare form. Czyli... czyli ten trujący gaz i niebieski fosfor są reagentami. Okej. Instructions. In a well-ventilated area... direct the gas into your container of choice. Seal immediately. Wydaje mi się, że właśnie to zrobiłem, nie? Przypadkiem ja nie mam już zebranego właśnie gazu w ten sposób. That's the end of the page. Okej, czyli po prostu skończyło się na tym. Może gdzieś znajdziemy resztę tej książki, ale ewidentnie jest tutaj... Czekajcie. Butelka z gazem mamy. Blue fosfor jest w tych... A co gdyby dodać butelkę dymu do tej wody? Bo, no zobaczcie, no, ja tak rozumiem to napisane, tak? Acidic gas mamy w butelce i blue fosfor, rare form, czyli rzadka forma, może zostać dodana i wtedy trzeba by to jest tylko pierwsza część, czyli zamknąć w czymś bardzo szczelnym. No nie wiem, na razie strzelam, ale wydaje mi się, że może trzeba spróbować tę butelkę użyć na... butelkę z gazem użyć na fosforze, który jest w jakiejś studni. Dobra, crowbar. Good thing I kept this crowbar. No, jak widzicie... Bez żadnego problemu, łom się przydał. What a workout! I zostaje z nami jeszcze i proszę bardzo, możemy wspiąć się wyżej. Dużo robotów. Widzę tam notatkę, ale oczywiście zawsze idę tak oglądnąć, co tu się dzieje. A bunch of robots without power. I guess the generator can only do so much. Czyli niektóre roboty po prostu nie mają mocy. Generator nie jest w stanie zasilić wszystkich robotów. It's a big metal box with complicated machinery inside. Skomplikowana maszyneria w środku. This robot looks kind of rusty. Czyli zardzewiały. Kolejny przedmiot. It's a big metal box. Okej, zobaczmy ten przedmiot. A cleaning sponge with a rough surface. Czyli gąbka do czyszczenia, która ma bardzo taką ostrą powierzchnię. Coś jak papier ścierny połączony z gąbką może. No dobra, zobaczcie ile my tu mamy przedmiotów teraz. Sponge. Empty syringe, rubber gloves, bottle of smoke i ciągle strange journal. Interesujące rzeczy, może niektóre z nich można jakoś połączyć, ale na razie nie wiem do czego się użyje, nie? Nie wiem do czego są potrzebne. This seems to be page ripped out of book. O, może kolejna, zobaczcie, kolejna kartka. Without breaking the seal, inject the liquid phosphor into the container. Czy już mniej więcej macie pomysł, co można z tym zrobić? Bo ja mam pomysł, żeby nabrać wody z fosforem do strzykawki i wtedy wcisnąć w butelkę. Shake vigorously to initiate the reaction. Use as soon as possible. Note, if elements begin to separate, further shaking is required. Also note, hand protection is critical after this step. The resulting acid is moderately stronger than common household cleaners. I don't know what half of these words mean. It's a good thing you are here, Lamias. Czyli ja rozumiem to tak. Będziemy musieli mieć w rękach te właśnie, no, rękawiczki, wziąć do strzykawki wodę, wstrzyknąć ją do dymu, tutaj, do tej butelki i coś z tym zrobić. Ale do czego nam się to przyda? Na razie nie mam pojęcia, ale widzę, że wszystkie jakby elementy nagle łączą się w całość i to wszystko ma jakiś większy sens. A zatem kontynuujmy eksplorację tutaj. Prawdopodobnie za chwilę się zapętlimy i wrócimy do miejsca, w którym byliśmy poprzednio, ale tutaj fast travele działają, więc to mi się bardzo podoba, że nie trzeba się męczyć. O, widzicie, wróciliśmy tu. Nie trzeba się męczyć i kombinować w nieskończoność. Tak, tylko po prostu bardzo szybko można się można sobie podróżować, nie trzeba tracić czasu na bezsensowne podróże, tak? Dobra, a zatem, zanim zaczniemy cokolwiek tu robić, spróbujmy zatem teraz wrócić do Outpost, Entrance, Docks, Cliffs, Lookout Point. Chciałbym właśnie wrócić tu i zacząć teraz kombinować, bo tam do tego Mainza nie możemy wejść, bo nie mamy żadnego wózka, żeby tam przelecieć dalej, ale może zacznijmy kombinować trochę z Silver. Co gdyby się stało, gdybyśmy na przykład wzięli, spróbowali pokazać jej ten pamiętnik, może umie go rozczytać. Excuse me, miss, I found this book, do you know anything about it? Zobaczcie, od razu widzimy, że mamy jakiś dialog. Let me see. What language is this? I'm sorry, I don't even recognize this writing system. Oh well, it was worth a shot. Although this insignia... Hold on to the journal for now. It will be important. Okay. Czyli powiedziała nam tylko, że ten dziennik jest ważny. Będzie powtórkę mieli? Tak, czyli widzicie, czasami nie ma dodatkowych elementów dialogowych. Czasami po prostu... gra nam mówi to, co mówi i do widzenia. A w ogóle, czy możemy z nią pogadać tak a propos? Do you need any further assistance? We are good, thanks. Nie, więcej nic nie mamy. Dobra, ale zwróciliście mi też uwagę, żebym spróbował pogadać z tym robotem, który stoi tutaj, wśród tych dziwnych, tej dziwnej roślinności czarnej, tak? Koniczyny i może on będzie wiedział. I am watching over the plants. Po prostu. Czyli nie chcesz, żeby ten journal jakkolwiek został przez ciebie rozczytany, znaczy nie pomagasz mi go rozczytać. Trudno. Więc teraz może połażę sobie, tu jest labirynt, jeżeli tu jest labirynt, to nie chcę po nim łazić, bo chciałem sobie połazić trochę jeszcze po wiosce, ja to nazywam wioską, ale ciężko powiedzieć, jak to inaczej nazwać, żeby może jeszcze jakieś ukryte opcje dialogowe odkryć i może tu się coś jeszcze pozmieniało, zobaczcie. Spróbujmy empty syringe użyć z tym czymś, no najwyraźniej nie. Widzicie, nie można stąd wyciągać fosforu, ale tam było coś napisane, że to jest z jakiegoś rzadkiego źródła, więc może musimy najpierw znaleźć to rzadkie źródło, żeby móc stamtąd wyciągnąć ten fosfor, czy tę wodę dziwną, ale gdyby jeszcze spróbować zrobić tu, nie. Okej, a gdy połączyć te dwie rzeczy, I can't combine though, can't combine those. Na razie nie potrafisz. Mamy jeszcze gąbkę. Gąbka i butelka też nie. No dobra. A rubber gloves. I will wear them when I have to. Będę je nosił, kiedy będę musiał. Spoko. Rozumiem. Dobra, wróciliśmy teraz do tej fabryki pierwszej. Jestem ciekawy, czy one tutaj nam coś powiedzą, bo widzicie, można teraz pogadać z tymi robotami. Oh, hello. Hi. I have power again. Yep. Okej. To tyle się dowiedzieliśmy. Hello, organic lifeform. Hello. Po prostu nas przywitały te roboty. Jestem ciekaw, czy któryś z nich powie nam coś więcej. Oh, hello. Hi. Nie za bardzo, ale możemy jeszcze wejść na pięterko, może na pięterku coś się zmieni. A to są tylko elementy robotów i gdzieś będzie chyba ta działająca maszyna niszcząca. Tak, tu cały czas jest ta maszyna, która próbuje prasować. Okej, mam nadzieję, że nie będziemy musieli już używać tej maszyny więcej. Się bał, że mu się czajnik, tak, na pewno. Szalik mu się wkręci. No dobra, a zatem... No tu jest ten właśnie minecart. Prawie powiedziałem Minecraft. Ale jak widzicie, nic z tym więcej nie można... Czy powie nam coś ten robocik więcej? Tak, czy powiesz mi coś więcej? Nie, cały czas te trzy rzeczy, czyli nic ciekawego. Zobaczcie, wróciłem sobie też i czytam te notatki. I to może być przydatne. The rarest form of blue phosphor is found during the phosphor shrimp's spawn period. If you observe a pond with a bubbled over surface, please contact management immediately. We will dispatch a harvest team ASAP. Pamiętacie? Czyli innymi słowy, żeby zdobyć ten rzadki fosfor, który wyczytaliśmy z tych wyrwanych książek, musimy po prostu znaleźć... Musimy znaleźć miejsce z fosforem, które bąbelkuje. I to jest miejsce, w którym te shrimpy całe, czyli krewetki, mają swój mating season, czyli jest to miejsce, z którego rzeczywiście będzie można pobrać fosfor. Tylko zauważcie, że tak naprawdę to się zgadza z każdą tutaj. Z każdą tutaj, ale one się mienią, a tam było napisane, że bąbelki trzeba znaleźć. Więc widocznie bąbelki to co innego, a bąbelki to jedno, może tak, a to mienienie się to drugie. Tylko zobaczcie, tutaj w ogóle wszystko się mieni. Tam się nie mieniło, tu się mieni. Może tutaj rzeczywiście można wziąć taki syringe i stąd zaczerpnąć. No, najwyraźniej nie można. Chyba, że jest jakiś element, gdzie można to zrobić. I am functional. Chyba, że można by na przykład popytać. Może Silver, bo tak ją będziemy nazywać dla bezpieczeństwa. Ten pół robot, pół człowiek. Może ona będzie wiedziała, bądź on, a raczej ona. Będzie wiedziała, co zrobić z tymi wszystkimi przedmiotami, które zdobyłem. A może trzeba na przykład pobrać z takiego miejsca. Może spróbujemy na przykład jeszcze zrobić to z butelką z dymu. Nie, on cały czas widzi zielony poblask. Nic nie może tu wziąć. No dobra, w takim wypadku... No na razie, powiem wam szczerze, tak obszedłem te wszystkie nowe lokacje i nie wiem, co jeszcze zrobić. Wiem, że musimy... Właśnie! No, musimy nauczyć tego robocika pływać. I am functional, what... Was it you who fixed the generator? Yes! Well, nie, well, Lamias helped me, but yeah! Hello, nice to meet you. I am Robot 310. Would you like me to take you somewhere? O, może nas gdzieś zabrać. Huh, are you okay? I cannot move. Well, you are still really rusty. That is true. Hold on, Lamias, and I will find a way to help you. No, i ktoś z was pisał mi też w komentarzach, że hej, Staszek, jeżeli już popłyniesz z tego miejsca, nie wrócisz do niego. Więc odpłyniemy z Barrens, czyli z pustkowi, dopiero kiedy będziemy pewni, że wszystko, co tu mieliśmy zrobić, to zrobiliśmy. Tak? Na pewno widzę, że też część z was już mówiła mi, że przeszła nawet tę grę, biorąc pod uwagę fakt, że zobaczyła u mnie. Cieszę się, że rzeczywiście czasami dopatrzycie jakąś grę u mnie i rzeczywiście sami sobie gracie i dzięki temu na dobrą sprawę plusem dla mnie największym jest to, oprócz tego, że cieszę się, że rzeczywiście was inspiruje do grania, jest to, że w razie gdybym się naprawdę gdzieś z czymś zaciął, będą tu osoby, które mi pomogą i dlatego jeszcze raz zwracam uwagę. Będę kastrował i sterylizował, jeżeli będziecie rzucać mi spoilery do tej gry, bo ta gra jest na tyle fajna i nie powinna być jakaś super długa, że dałoby się tu wszystko ogarnąć samemu. No ale właśnie, jak możemy pomóc temu gościowi? Zauważcie, łączmy informacje. Dostaliśmy informację na kartce, że jak był tam miejsce z dymem, to o wiele wolniej rdzewiały roboty, więc może rzeczywiście ten gaz trzeba dać temu ziomkowi. Hang in there! Aha, nie, po prostu trzymaj się. No właśnie, czyli tak jakbyśmy tutaj mieli coś z tym zrobić. Tak jakbyśmy rzeczywiście musieli... jakoś wstrzyknąć. Mamy empty syringe, musimy znaleźć prawdopodobnie miejsce z bąbelkami. Jeżeli znajdziemy miejsce z bąbelkami, tylko nie wiem jak te bąbelki tak naprawdę wyglądają, ale gdybyśmy przeszli i zobaczyli, to może byśmy mogli naładować tę strzykawkę. A zatem to, co zrobię teraz jeszcze na koniec tego odcinka, żeby nie trwało jakoś super długo. O, mogę pójść spać. Widzicie, I'm not sleepy anymore, nie mogę. Więc żeby nie trwało to zbyt długo, to może ja po prostu postaram się teraz pójść jeszcze raz do tej strefy z gazem. Mamy dwie strefy z gazem nawet, nie? Tutaj jest blisko, nie muszę robić fast travel. I poszukać, czy gdzieś tutaj nie ma bąbelków. Jak gdzieś je upatrzyliście i ja ich nie znajdę w tym odcinku, to... Przepraszam, dajcie mi znać. Chyba, że właśnie rzeczywiście chodzi o... Wydaje mi się, że to może być tutaj, bo... Czasami mówili, że gdzieś tu widziałem, czytałem, razem czytaliśmy, że ten gaz wpływa na to, że te shrimpy tu w ogóle się pojawiają, tak? Czyli te krewetki. I też ważne pytanie, czy ja w ogóle dobrze zwiedziłem tę strefę? Czy ja przypadkiem jeszcze czegoś nie zostawiłem? No właśnie. Co to jest? This pond sure looks different. The water looks like jelly. It's formed a bubble over the surface of the pond. Czy rzeczywiście pond nazywają to? O, jest to też robocik. The sky is dark. That it is. Do you know when the sun will be back up? We are working on it. Czyli jakby robot się niestety martwi, że nie widzi słońca. Moi drodzy, więc może stąd będzie można zaczerpnąć ze strzykawki. So, we are filling up the syringe, Lamias. I guess it's kind of like a funnel. Funnel? But the liquid might be a bit too thick to fit in the needle. Hey, it actually went in. Gross! Czyli wydawało mi się, mogło się okazać, na przykład nie możemy z tym nic zrobić. No i teraz zobaczcie, mamy wypełnioną strzykawkę. Nie musieliśmy szukać bąbelków, po prostu, że znaleźliśmy po prostu tutaj taką bańkę, taki jelly w sumie, takiego gluta. I teraz spróbujmy rzucić to tu. So I should inject the liquid through the cork, right, Lamias? It's like I am a doctor. Oh, I should probably shake this too. Wiemy, że musimy. Jestem ciekawy, czy gdybyśmy nie przeczytali tych notatek, to czy dalej Niko wiedziałby, co robić? It changed color. Okej, zmieniło kolor. Bottle of acid. It's full of thick liquid acid. Czyli wykorzystaliśmy już strzykawkę, wyrzuciliśmy ją, bo nie była potrzebna. I'm guessing you want me to pour the acid onto the sponge, Lamias. Good thing I have these gloves. Okej, I hope this works. No i zobaczcie, teraz wszystko jest na mokrej szmateczce. I teraz mi się wydaje, przepraszam, szmateczce, to jest gąbka. I teraz mam wrażenie, że jeżeli przetrzemy gąbką tego robota, naszego kochanego robota, którego tutaj zostawiliśmy, który powinien pływać, to wydaje mi się, że to powinno nam pomóc przenieść się do kolejnego kręgu. Tutaj już zaczerpnęliśmy, tutaj byliśmy, jeszcze stwierdzam, czy przodkiem czegoś nie pamiętam, ale to być może odrdzewi nam tego robota, a to spowoduje, że będziemy mogli płynąć dalej. To jest w sumie teraz pytanie właśnie do was, czyli do tych, którzy przeszli, bądź są o wiele dalej w one-shocie. Czy już warto płynąć dalej? Czy jeszcze coś nam tu zostało? Czy czegoś nie przeczytałem? Czy czegoś nie znalazłem? Bo może na przykład, jeżeli rzeczywiście, tak jak mówicie, nie można wrócić do poprzednich lokacji, to może w takim wypadku powinienem już trochę poeksplorować, jeśli chodzi o to, czy mogę zrobić coś na przykład jeszcze z tym dziennikiem, albo na przykład spróbować dostać się do tych minesów, czyli do kopalni. Nie mam pojęcia, to, że tak powiem, zależy od was, czy dacie mi znać, czy rzeczywiście działa, czy nie działa, więc no jestem niemalże przekonany, że teraz to zadziała, bo mamy wszystko przygotowane, żeby go wyczyścić, więc nie będę teraz tego robił, bo obawiam się, że jak to zrobię, to nagle automatycznie, gra stwierdzi, bądź Niko stwierdzi, że płyniemy dalej. Choć wydaje mi się, że gra powinna mnie zapytać, skoro jest to bardzo kluczowa decyzja, czy płyniemy, czy nie, więc w tym momencie, moi drodzy, ten odcinek skończę. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. W tym odcinku nie przełamaliśmy czwartej ściany, ale w sumie chyba zrobiliśmy wszystko, żeby uciec, przenieść się z pustkowi na zupełnie inną przestrzeń. Być może do tego glen teraz popłyniemy, gdzie będzie zielono i zobaczymy, co tam w ogóle jest. Zbliżamy się do wieży coraz bliżej, więc dziękuję wam bardzo. Czy ja wszystko, co miałem zrobić, zrobiłem? Tak, bo sobie spisałem oczywiście również rzeczy, które powinienem zrobić w tym odcinku, ale już je zrobiłem, więc wielka piona, trzymajcie się i do zobaczenia w przyszłym epizodzie z One Shot już niebawem. Trzymajcie się, cześć!